Siemaneczko, Bawaria Projekt. Witam Was na pokładzie Saba Turbo. Robimy sobie rundkę honorową. Powiem Wam tak, pierwsze metry przejechałem sobie tym autem, w cudzysłowie mówiąc. Mega fajne prowadzenie. W ogóle nie prócz tego, że auto jest z 1988 roku. Naprawdę, układ kierowniczy zwarty, gotowy do jakichś takich nawet ostrzejszych manewrów. Zawieszenie bajka. Elegancko wybiera nierówności, mięciutko, nic właściwie nie czuć. Jeśli chodzi o samą charakterystykę pracy silnika, to jest 2 litry turbo, 177 koni, słuchajcie, 88 rok. Jak miałem tutaj do czegoś nawiązać, porównać, troszeczkę mi to Hondę przypomina, czyli generalnie góra, wiecie, auto ciągnie sobie tak gdzieś, właściwie tak od 3000 obrotu, zaraz tutaj wyjadę na prostą, wcisnę, zredukuję bieg. O, zobaczcie, co się dzieje. Nie, no ciągnie, powiem. Kurczę. Ciągnie. Także jest ok. Kurczę, jak na 88 rok to jest naprawdę ok. No i w ogóle no, klimat tego samochodu, tak? Kurczę, jedziemy sobie Sabem z 88 roku. No to nie są żarty. Zastopuj ten. Dach zrzucimy może. Dobra. No. Pokażę Wam jeszcze, jak otwieramy. Tutaj już kawałeczek tego dachu otwarłem, ale zobacz. A nie, przepraszam, słuchajcie, w drugą stronę. Patrzcie, jak się fajnie otwiera ten dach. Cyk. Łapiemy sobie słoneczko. Słyszycie, jak to w chwilę fajnie skrzypi. I wiecie co, tak, dach już procedura chyba jest skończona, tak? Operator, skończona procedura? Tak, oczywiście. Dobra, i słuchajcie, ruszamy teraz. Zobaczymy jeszcze z czystej ciekawości, jak on pójdzie od zera, nie? Wiecie co, jakiś czas temu, kurczę, jeździłem E500, więc teraz... Drive wystarczy. Drive, jasne. Bo to i tak ostatnio jeździłem E500, także teraz trochę moje te, wiecie, kubki smakowo-motoryzacyjne są popsute, nie? Bo... Ale okej, lecimy. 3, 2, 1, poszło. Gaz jest, słuchajcie, w podłodze. O nie, wkręca się turbo. Dmucha. Słyszycie to? Fajnie. No, powiem Wam, z tego dachu to jest od razu lepiej, bo nam się tutaj w ogóle trochę gorąco zrobiło z tym dachem, bo też staramy się, wiecie, nagrywać, tak żebyście to w miarę dobrze słyszeli, więc wszystko było pozamykane. Że jest dzisiaj ciepło, krótko mówiąc, także no, tyle by było na temat jakby Saba, jazdy Sabem. Czy warto taki samochód kupić? Kurczę, no bezwzględnie, tak, bo tych samochodów jest naprawdę coraz mniej, wyglądają bardzo nietuzinkowo, tak jak powiedziałem, poprzedni filmie gdzieś tam nawiązują troszeczkę do Porsche, no ale mają, ale to nie jest tak, że to jest jakaś kopia, tak? To jest zupełnie inny samochód ze swoim stylem i tak dalej, więc Szwedzi w tamtym okresie czasu, no kurczę, musieli też jakoś mocno, no mieli w ogóle utrudnione zadanie, tak? No bo Mercedes, BMW, Audi, no wszystko szło do przodu, tak? I to byli tacy właśnie liderzy, a wypuścili samochód, no który cieszy. Turbo, no aha. Słyszeliście to? Nawet kurczę, jak go zapiszczały chyba gumki. Taki ma moment obrotowy. Dobra, robimy sobie tutaj nawroteczkę i wracamy sobie. Tak, kończymy. No.